Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Poznańskiej Komendy około godziny 6 otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na osiedlu Orła Białego. Mundurowi pojechali na miejsce, a tam okazało się, że kierujący autobusem nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, wpadł w poślizg, przejechał przez skrzyżowanie, uszkodził samochód osobowy oraz skuter i zatrzymał się pod budynkiem mieszkalnym. Policjanci zakwalifikowali to zdarzenie jako kolizja drogowa, dlatego też mężczyzna został ukarany mandatem karnym. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został ranny, mężczyzna kierujący tym pojazdem był trzeźwy.